Cześć, oto dodatkowe fotki z pikniku naukowego. Na początek samochody, a potem to już pójdzie. Jak to działa? Na słońce. To są pikniki. Tak, to jest gorący warzyw. To tak. Światło dociera do paneli słonecznych. Panele słoneczne obracają silnikami, a silnik jest odwrotnie zamocowany. Dobra, ale tamto to ja nie wiem, jak tam to działa. To jest proste. A jak to się dzieje, że tutaj jest nika, a tam idzie? Wśród setek wystawców znalazłem Politechnikę Wrocławską. Tell me something about you. My name is Balbina. I'm a social robot. I was made at Wrocław University of Technology. It may sound strange, but I have two fathers. To express my emotions, I use LED matrices and red-green-blue power LED. I can speak. I understand few phrases. I can recognize people's silhouettes. Quite impressive, I guess. Tell me a poem. Roses are red. Violets are blue. I have a gun. Oh, come on. Say it. Get in the van. We can ask her. Play a song. I showed you my favorite song. Ona nie widzi. Nie widzi. Nie, tak przy sobie. Ale nie widzi. Nie ma kamery. Znaczy, no, jesteśmy w full motion Kinecta. Gdybyśmy byli na odległości 1,20 m, to byśmy mogli tam normalnie widzieć, machać, przegrać się przez gesty. Ale że jesteśmy tak blisko, to działa tylko poziom. Okej, that's enough. Bardzo dziękuję. Proszę. I nigdy nie ma porównań niestety. To jest 50% to taki najzdrowszy typ relacji, kiedy jest przestrzeń, jest równowaga zachowana. 0%, czyli obojętność, kiedy ludzkie drogi się rozmijają, rozjeżdżają, kiedy nie są sobie bliscy. Tak jak widzicie, zdradza to pewne strony i bardzo silne zaangażowanie, które rodzi duże napięcie i ludzie są albo bardzo blisko, za blisko i nie ma też przestrzeni. Albo ich drogi się bardzo rozjeżdżają, co też nie jest dobre. To taki lansowany model, bo puszki nie rozłączcie, wszystko razem. Jak nie ma miejsca na inne rzeczy, to nie jest za dobrze. Najlepiej jak jest około 50% w relacji, jest zachowana przestrzeń i równowaga. A i wtedy tak równo się trzymają, tak? A jaka jest optymalna odległość między ludźmi? 50% zaangażowania. A, zaangażowania 50%. Tak, no 50% tak, no, można to zaangażowaniem nazwać. Bo jak mówię, dają 100% zaangażowania w relacje, no to siłą rzeczy nie ma tam przestrzeni. Często to występuje na początku związku, ale to jest naturalny etap związku. Ale jeżeli generalnie relacja tak wygląda, to wie pan, żadna z osób nie ma przyjaciół, znajomych, zainteresowań, bo ludzie wszystko robią razem. No to wtedy przy oczywiście innych relacji, nie tylko w związku z innym. Bardzo ładny wykład. Wszędzie jest potrzebna równowaga. To być może jest oczywiste, ale... Tak, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich trudno to dochować. Bo są jeszcze emocje. That's enough.